Piątek 13 sierpnia 1920 roku był dla Polaków dniem pechowym. Dla wojsk, które broniły się na przedmościu Warszawy, czy to pod Radzyminem, czy to właśnie pod Osowem. Wyluzowane bataliony z 47. Pułku Piechoty, z 11. Dywizji Piechoty pułkownika Jaźwińskiego i 21. Pułk Piechoty z 8. Dywizji Piechoty pułkownika Burcharda Bukackiego uderzyły doborowe jednostki Witowta Putny. 27. Dywizja Strzelców, prosto z dalekiej Syberii, ruszająca tutaj już po to, żeby grabić Warszawę. Mieli mieć dwie noce i dwa dni na to, aby ogołocić sklepy i wyjechać stąd z butą. A tak się nie stało. Tutaj uzupełniony o 236. Pułk Piechoty, złożony z młodzieży szkolnej, studentów, ale nie tylko. 36. Pułk Piechoty czekał nad tą właśnie tutaj rzeczką. 1100 żołnierzy, ponad 20 karabinów maszynowych. Początki były bardzo trudne. Witowt Putna wysłał swoje oddziały tutaj już 13 właśnie sierpnia. Walki były krwawe. O 4 nad ranem, 14 sierpnia, trzy tyraliery 235, 236 pułku sowieckiego uderzyły na nasze pozycje. Krwawo bronili się tutaj obrońcy, ale nie dawali rady. Z 236 pułku ochotniczego piechoty, tak naprawdę z drugiego batalionu 36 pułku, dwie kompanii ruszyły. Jedna dostała się pod ogień CKM-ów, musiała się wycofać. Jedna dotarła na wschodnie rubieże Osowa, ale została wyparta. Trwały walki przez kilka godzin. I w końcu od strony Rembertowa dotarła tutaj nowa jednostka. Burchard Bukacki wysłał trzeci batalion z 13 pułku piechoty pod dowództwem porucznika Szewczyka. Miał on tam doborowe wojsko, ale miał też kilkudziesięciu ochotników. Mówił tak: na mój odgłos gwizdka strzelacie 5 razy i ruszamy teralierą. Zaskoczyli wojska Putny, ponieważ uderzyli od południa i od wschodu. Tego się Sowieci nie spodziewali. To była taka mikrooperacja kontruderzenia znad Wieprza, gdzie też podobny manewr zaskoczył Sowietów. Okupiono te walki dużymi stratami. 600 zabitych, rannych, zaginionych po stronie polskiej, podobne straty po stronie sowieckiej. Ale była to pierwsza bitwa, która wlała nową nadzieję w serca Polaków. Była to pierwsza bitwa tutaj na przedmościu Warszawy, kiedy Polacy się nie cofali. Zatrzymały siły ochotników, wojska sowieckie, a inne oddziały po prostu je rozproszyły i rozbiły. 235 i 236 Pułk Piechoty 79 Oddziału Brygady musiały się wycofać.